Mam pytanko, co przyciągnęło pana do Belfra, do tej właśnie produkcji? No, mówiąc zupełnie wprost, to propozycja roli, która zgłosiła moja agentka, i lektura scenariusza, no i jakiś brak odrzutu, że tak powiem, z mojej strony tej tematyki czy tej roli. Ja chętnie przyjmuję i doszukuję się sensu we wszystkich ofertach i propozycjach, które dostaję. Akurat ta wydała mi się interesująca. Chciałem popytać o scenariusz, ponieważ wszyscy go chwalą, a wiem, że na polskim rynku o dobry scenariusz jest trudno. Czy to prawda? Ja myślę, że na każdym rynku jest trudno o dobry scenariusz, w szczególności kiedy tak mało osób się tym zajmuje. Generalnie profesjonalistów i ludzi, którzy piszą, no może teraz już jest chyba, w szczególności jeśli chodzi o seriale i telewizję, to jest już sporo. Natomiast scenariusz, myślę, że ja oczywiście robiłem festiwal scenarzystów filmowych, więc jestem absolutnie po stronie scenarzystów, ludzi, którzy piszą, ponieważ później przychodzi nam to czytać, grać, decydować, więc jestem wrażliwy, mam wrażliwe ucho na te sprawy i teraz trudno jest mówić o scenariuszu, nie używając jakby jego walorów. Dzisiaj już jest po sprawie, bo serial został już nakręcony, ma wiele akcji zwrotnych, wiele punktów, w których takich suspensów, które zaskakują widza. W związku z tym trudno mówić o szczegółach, ale scenariusz wydał mi się ciekawy, interesujący, dobry i z tego powodu z przyjemnością zagrałem jedną z postaci. Reżyser podobno do ostatniego odcinka ukrywał przed aktorami, kto zabił, więc mam pytanie, brał pan pod uwagę swoją postać? Ja odczułem coś takiego i to było rzeczywiście odczuwalne, że był to rodzaj takiej niepisanej i nienapisanej w scenariuszu gry, polegającej na tym, że w gruncie rzeczy wiele osób z nas, wielu z nas, mogło się czuć, to było swego rodzaju napędem jakby pracy w tym serialu, że każdy w gruncie rzeczy mógł przez chwilę albo w ogóle zastanawiać się, czy aby nie o niego chodzi. W pewnym sensie to było troszkę jak z tym słynnym pytaniem w Twin Peaks, kto zabił Laurę Palmę. I ten punkt wyjścia, oczywiście delikatny cytacik, bardzo subtelny, dawało się wyczuć i to nadawało jakby i klasy, i fajnej otoczki w ogóle całej pracy przy tym serialu. Łukasz oczywiście Palkowski, mam na myśli reżysera, nie wskazywał, nie wyjawiał tych tajemnic. Moja postać też nie należy do zbyt dużych w tym serialu, ale to nie znaczy, że nie jest ważna. Więc i mnie się zdarzyło też tak myśleć, ale zaraz. O co tu właśnie jeszcze poza tym wszystkim, co jest napisane, co tu jest grane? Myślę, że to był fantastyczny napęd do wspólnej pracy, czyli to ta dodatkowa jakby tajemniczka. Ten sekrecik. No i oczywiście później stało się jasne i dla widzów stanie się jasne w ostatnim odcinku, o co chodzi. Podobno też poza planem aktorzy obstawiali taką pulę, kto jest mordercą. Brał pan w tym udział i kto wygrał? Nie obstawiałem. Więc nie byłem jakoś w tej ekipie, która obstawiała. Ja dołączałem do ekipy tylko na ten czas moich zdjęć. Oczywiście wiedziałem, że tak jest, natomiast nie wiem, kto wygrał. Już zapowiedziano także kontynuację, że będzie następny sezon. Zobaczymy pana postać w niej, czy to już jest koniec wątku i znika pan? Nie mam pojęcia, co się ze mną wydarzy. Wiem tylko, że nie zginąłem w tajemniczych okolicznościach i żyję, więc mam prawo głosu, również w sensie zapisu. Nie wiem, co jest planowane w związku z moją postacią, ale byłbym chętny oczywiście kontynuować te role.
dużą ciekawością, jaki byłby scenariusz jego, mam na myśli Bogdana, którego grałem, zachowań. W czym jeszcze może będziemy mogli pana zobaczyć do końca roku, albo w nadchodzącym jakieś projekty, w które jest pan teraz zaangażowany, już się zakończyły? W tej chwili przede mną kostiumowy serial Belle Époque, o którym nie mogę więcej powiedzieć, bo zostałem poproszony na razie również o jakąś tajemnicę, czyli te metody utrzymywania pewnego napięcia w widowni zdaje się są w tej chwili na czasie. Też gram bardzo istotną dla przebiegu, że tak powiem, tej kryminalnej historii postać. To tak tylko zapytam, czy może pan zdradzić przynajmniej przedział czasowy, w którym dzieje się ta opowieść? To jest początek wieku XX. Belle Époque, czyli przełom wieku w gruncie rzeczy XIX i XX. To tyle mogę powiedzieć. To są kostiumy. Grywam także, jeżdżę do Berlina grać policajrów, to jest kiedyś telefon 110, w tej chwili policajrów, w takim nowym wydaniu o komisariacie polsko-niemieckim, który jest na granicy polsko-niemieckiej, czyli na byłej granicy. I tam gram jednego z komisarzy, w zasadzie głównego komisarza Polaka, który gram po niemiecku, więc i to jest dla telewizji niemieckiej, ale zdaje się, że w Polsce było to również emitowane w telewizji. Jak się gra w obcym języku na planie? Oj, to jest trudne. Ja mimo tego, że się uczyłem tego języka i umiem się nim posługiwać, to ten moment przejścia, jakby, tym bardziej, że właśnie, że też nie żyję tam na stałe, więc nie mam kontaktu z językiem żywym. Więc za każdym razem, kiedy wchodzi się na plan, na te parę dni zdjęciowych, to jest szok. No, to jest strasznie męczące i takie stresujące. Ja jestem wypompowany. No tak, jest sytuacja taka, że ja rozumiem wiele, w zasadzie wszystko rozumiem, natomiast ponieważ nie mam najczęściej dość długi czas kontaktu z tym językiem, w sensie takim no, konwersacji i słówek, no to jest bardzo trudno wbić się w takie, na szczęście gram komisarza polskiego, który może mieć akcent, natomiast no, tam też jest po takim okresie grania językiem literackim w niemieckiej telewizji jest też zachwyt nad akcentami, którego jeszcze w Polsce nie ma. Wszyscy mówią w zasadzie tak samo w Polsce, bez względu na to, na pochodzenie społeczne, region i tak dalej, i tak dalej. Tam już zaczyna się zabawa w aktorstwie. Ja mam oczywiście polski akcent. To jako spróbujmy. Komisarz Pawlak. To spróbujmy. Haben Sie die Spaß auf diesen Serien? Ja, ich hatte großen Spaß in Deutsch zu spielen, in der Polizeihof in Berlin. Das war es, was wird, weiß ich es noch nicht, aber ja, das viel Spaß für Zuschauer, speziell für polnische Zuschauer. Ich hoffe, dass diese Serial wird im polnischen TV auch. Dankeschön, dziękuję bardzo. Ale możemy też po angielsku.